W czwartek 31 stycznia zakończyła się akcja zbierania plastikowych nakrętek na rzecz Marcela, króla Nowej Wsi. Tego dnia krewni chłopca odebrali ostatnią partię tego nieco jednego surowca. Z kolei 1 lutego ruszyła nowa akcja wsparcia. Aktualnie nakrętki zbierane są po to, by wesprzeć leczenie Oliwiera Popisa z Kozienic. Oliwier urodził się z przepukliną oponowordzeniową kręgosłupa, deformacją kręgosłupa, wodogłowiem, pęcherzem neurogennym, zespołem Arnolda Kieriego oraz niedowładem kończyn dolnych. Chłopiec ma zaledwie kilka miesięcy, a już przeszedł poważne operacje. Wiadomo, że czekają go kolejne. Oliwier przechodzi intensywną rehabilitację, która jest kosztowna. W akcję pomocy chłopców włączył się Kozieński Dom Kultury. Każdego dnia w Centrum Kulturalno-Artystycznym w godzinach od 9 do 21 zbierane są plastikowe nakrętki. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Akcji patronują wolontariusze z Klubu Młodzieżowego Wolontariatu Skrzydła.